Nie. Nie jesteśmy w Częstochowie, skąd pochodzi tegoroczny półfinalista Pucharu Polski. Zabieram was do wsi, w województwie świętokrzyskim, która jeszcze do XIX wieku szczyciła się tytułem miasta. I choć tutejsze tłumy turystów na to nie wskazują, przez pewien czas na początku swojej historii był to dosłownie ewenement na skalę światową. A dlaczego? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Na początku był sobie pan Jan Sienieński, który od Zygmunta Augusta w 1567 roku otrzymał pozwolenie na założenie kilku miast. I tak oto jednym z nich stał się Raków. Lokalizacja była generalnie tak średnia jak tegoroczny bolid Roberta Kubicy. Obok ważnych szlaków handlowych, a na tutejszych glebach co najwyżej można było uprawiać jogging. Zatem rolnictwo nie mogło stanowić głównego źródła zarobkowania mieszkańców. Mimo wszystko postawiono na wymianę handlową i korzystanie z zasobów tutejszych łąk i lasów, ale w dokumencie lokacyjnym zawarto jedno ważne postanowienie – tolerancję religijną dla mieszkańców. W sumie nie powinno to dziwić, bo sam założyciel miejscowości był w tym okresie wyznawcą kalwinizmu. Miasto postanowił nazwać na cześć swojej małżonki, również protestantki, Jadwigi Gnoińskiej. Ale z jakiegoś powodu mąż nie skorzystał z jej nazwiska panieńskiego, a wybrał nazwę Raków, pochodzącą od raka znajdującego się w herbie rodowym żony. Żony, która, aby uściślić, była gorliwą wyznawczynią arianizmu. W zasadzie arianizm był jedynie potocznym i dość pogardliwym określeniem na wspólnotę braci polskich. Powstała ona w XVI wieku w wyniku rozłamu w kościele kalwińskim. Aby wyjaśnić, co było kością niezgody, należy wspomnieć, że Marcin Luter czy Jan Kalwin, reformując kościół, uznawali postanowienia pierwszych soborów chrześcijańskich, w tym soboru nicejskiego z 325 roku. Jednym z ówczesnych problemów wymagającym wyjaśnień były zyskujące popularność nauki głoszone przez biskupa Ariusza. Odrzucał on dogmat Trójcy Świętej i uważał, że Chrystus jest jedynie poddany Bogu i został przez Niego stworzony. Stwierdzenie to na soborze nicejskim uznano za herezję i od tego czasu potępiano, także w okresie reformacji przez zdecydowaną większość protestantów. Natomiast w Polsce wśród kalwinów pojawiła się grupa, która podobnie do Ariusza zaczęła głosić prym Boga nad synem. Tak oto w 1565 roku powstała wspólnota braci polskich, która uznawała, że Trójca Święta jest wymysłem ludzkim i nie ma potwierdzenia w Piśmie Świętym. Początkowo wśród wyznawców panował chaos jak na wietnamskim rondzie. Bracia musieli na nowo zbudować podstawę religii chrześcijańskiej, a każdy ideolog ariański miał swoją wizję doktrynalną. Najwięksi radykałowie zakazywali posiadania urzędów, poddanych, uczestnictwa w wojnach oraz głoszono równość kobiet i mężczyzn. Ostatecznie udało się przy presji szlachty ujednolicić doktrynę dzięki Włochowi, Faustowi Socynowi, w nieco bardziej umiarkowanej formie. I tak oto jednak okazało się, że można i posiadać urzędy, poddanych, uczestniczyć w wojnach, a i czasem profilaktycznie żonie czy chłopom dać tak zwanego strzała. Choć trzeba przyznać, że teoretycznie zdecydowanie bardziej zbliżono się do generalnego równouprawnienia. Mimo wszystko kobiety głosiły kazania i uczestniczyły w dysputach, a zdarzali się ich szlachcice, co uwolnili swoich poddanych od pańszczyzny. Ale wszystkich braci polskich łączyła jedna rzecz. Powszechnie ich nienawidzono. Z tego powodu Raków ze swą tolerancją stał się idealnym azylem dla innowierców, głównie Arian, Kalwinów i Żydów. Początkowo właściciel miasta nawet zabronił stawiania tutaj świątyni katolickiej. Mieszkańcy zajmowali się głównie papiernictwem, browarnictwem, sukiennictwem i garncarstwem, a wśród nich można było znaleźć Czechów, Rusinów, Włochów, Niemców, Francuzów, Anglików oraz Szkotów. Nie bez powodu zatem nazywano Raków Nowym Jeruzalem. Na początku XVII wieku mogło tu mieszkać około 2000 osób, jednak wpływy Arian były najsilniejsze.
Bracia polscy posiadali własny zbór, który znajdował się na miejscu dzisiejszego, mam nadzieję, że dostrzeżecie ironię, Kościoła Świętej Trójcy. Do dziś zachował się jednak dom ministra, czyli duchownego wspólnoty. W mieście prowadzono dysputy religijne i odbyło się ponad 30 synodów ariańskich. Podczas jednego z nich postanowiono założyć szkołę zwaną Akademią Rakowską. Mimo iż nie posiadała prawa do nadawania stopni naukowych, stała na bardzo wysokim poziomie. Wśród prowadzonych zajęć można wyróżnić nauki przyrodnicze, teologię, języki, historię czy filozofię. Nacisk kładziono na dysputy religijne, aby uczniowie potrafili skutecznie bronić swoich przekonań. Szkołą kierowali Arianie, jednak dopuszczano wyznawców innych religii do uczestnictwa w zajęciach. Uczniowie niejednokrotnie pochodzili z zagranicy, jednak najbardziej znanym był rodowity rakowianin i polski astronom Stanisław Lubiniecki, który napisał najobszerniejsze XVII-wieczne dzieło o kometach. Zawiera ono opis kilkuset komet, które widziano od potopu biblijnego do 1668 roku. Dziś jeden z kraterów na Księżycu nosi jego imię. Niestety ze względu na swoje przekonania religijne, a był członkiem wspólnoty braci Polski, został z polecenia duchownych luterańskich otruty w Hamburgu wraz ze swoimi dwiema córkami. Oprócz Akademii w Rakowie działała również drukarnia. Początkowo Arianie wydawali swoje księgi w Krakowie, jednak ze względu na prześladowanie osoby, która wykonywała dla niej zlecenia, ostatecznie przeniesiono oficynę do Rakowa. Księgi, pisane głównie przez nauczycieli Akademii, trafiły m.in. do rąk filozofów Johna Locke'a, Voltaire'a, a nawet do Isaaca Newtona. Tekst katechizmu rakowskiego znał również Thomas Jefferson i ponoć inspirował się nim, pisząc tekst Konstytucji Amerykańskiej. Mniej więcej w tym miejscu znajdował się cmentarz ariański. Zmarłych chowano wraz z tabliczkami z napisem „Wiem, w co uwierzyłem”, będąc cytatem z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ponadto do trumny wkładano butelkę zaplombowaną z żywotem zmarłego. Rakowski cmentarz został zdewastowany w latach 60. XX wieku. Stąd przewożono piasek do budowy kolejki wąskotorowej. Można było tu wtedy znaleźć sprofanowane szczątki zmarłych. Jednakże ariańska sielanka w Rakowie miała się niedługo skończyć. W 1638 roku uczniowie Akademii obrzucili kamieniami przydrożny krzyż i strącili z niego wizerunek Chrystusa. Sprawę rozdmuchał biskup krakowski Jakub Zadzik i tak oto decyzją Sejmu Arianie mieli opuścić Raków. Niewiele później braci polskich już oficjalnie wyłączono z grupy objętej tolerancją religijną. Nie dziwi zatem, że podczas potopu szwedzkiego wielu Arian stanęło po stronie najeźdźcy, widząc w nim nadzieję na zmianę własnej sytuacji. Decyzja ta była przysłowiowym gwoździem do trumny. Jan Kazimierz już podczas potopu ślubował wygnać Arian z Polski. Słowa dotrzymał i w 1658 roku Sejm nakazał braciom polskim wynieść się z kraju znanego z tolerancji bądź przejść na katolicyzm. W Rakowie Arianie za bezcen sprzedają swoje posiadłości, głównie Żydom, i w wielu wypadkach przenoszą się za granicę. Tam często są przyjmowani z taką samą radością i szacunkiem, jak są witani płaskoziemcy w siedzibie NASA. Zapewne już w 1638 roku zburzono zbór ariański, a na jego miejscu postawiono kościół Świętej Trójcy. W celu sprawnego nawracania na katolicyzm do miasta sprowadzono zakon reformatów, a mnisi mieli swoją siedzibę tuż przy tym kościółku Świętej Anny. Zabudowania klasztorne nie zachowały się do dziś, zresztą zakonnicy dość szybko wykonali swoją misję, bo już 8 lat po powstaniu klasztor zlikwidowano. Ostatnią rakowską ariankę nakryto w 1670 roku. W 1657 roku Raków został splądrowany przez wojska kozacko-siedmiogrodzkie. Napastnicy pokiereszowali również znajdujący się w kościele Świętej Trójcy obraz Matki Boskiej, który kilkanaście lat później uznano za cudowny. Po pokonaniu wroga przez oddziały polskie miasto przedstawiało widok średnio radosny. Cytując: „Trupów poległych nie miał kto pochować, leżąc przeto na rynku miasta do tego stopnia zaraziły powietrze, że ludzie, którzy uszli przed rabunkiem do miasta, zbliżyć się nie mogli, a kruki i wrony krążące stadami nad domami czyniły Raków do stolicy piekła podobnym”. Miasto chyliło się ku upadkowi. Z 2000 mieszkańców w okresie ariańskim liczba ludności spadła do 900 w połowie XVII wieku. Z tego czasu pochodzi również dość dziwna historia, którą postanowiłem nazwać przypowieścią bez puenty. Otóż po potopie pewien mężczyzna mówiący nieznanym językiem przybył do Rakowa, zbudował dom, założył ogród i otoczył posiadłość wysokim płotem.
Z domu nigdy nie wychodziła, zakupy robiła dla niego mieszkająca z nim nastolatka. Mimo, że nie mówiła po polsku i nigdy jej nie rozumiał, to pomagała mieszkańcom lecząc ziołami i dając jałmużnę. Jednak gdy po kilkunastu latach nagle przestała się pokazywać, ludzie zaczęli się martwić o los dziewczyny. Po kilku tygodniach ktoś zauważył otwarte drzwi do domu cudzoziemców. Ściany wewnątrz budynku były pokryte czernią. Tam, w głębi, dostrzegli znaną im kobietę, która klęczała przed zwłokami właściciela posiadłości. Wezwała ona gestem osoby, które ją zobaczyły, a ci pomogli jej zrzucić trupa do piwnicy, którą zamknięto na klucz. Potem widziano jeszcze dziewczynę rozdającą jałmużnę biednym, lecz nieco później jej dom się spalił i nie odkryto tajemnicy cudzoziemców do dziś. Z 1674 roku można znaleźć jeszcze ciekawą wzmiankę o prowadzonej w Rakowie pierwszej w Małopolsce szkole dla dziewcząt, w której uczyła nauczycielka. Jednak kolejne dekady to już całkowity upadek miasta. W XVIII wieku najbardziej ekscytującym wydarzeniem było utworzenie chóru kościelnego, a potem Polska zniknęła z mapy Europy. W XIX wieku Raków początkowo należy do Prus, następnie do Rosji. W celu przybliżenia sytuacji w mieście warto posłużyć się fragmentem artykułu z ówczesnej Gazety Kieleckiej. O dzisiejszym stanie Rakowa to tylko napisać można, że jest w najsmutniejszym stanie. W roku 1848 okropna burza wszystkie dachy pozrywała, stodoły i chlewy powywracała. Dnia zaś 30 maja 1852 roku pożar wszczęty w domu starozakonnego Eliasza Drobeckiego pochłonął 100 kilkanaście domów, po stronach tylko pozostało się 50 kilka chat rolniczych, smutek i rozpacz pogorzelców, obdartych i nagich, błąkających się po spaleniźnie żałosny przedstawiały widok. Całą ozdobą miasta jest nietknięte ostatnim pożarem kościół parafialny. W tym okresie chrześcijanie rakowscy zajmowali się chałupnictwem, produkując tak zaawansowane technologicznie produkty jak kosze i sita. Natomiast już 2/3 mieszkańców stanowili Żydzi. Byli to głównie drobni handlarze, a niektórzy z nich zajmowali się również wyszynkiem trunków. Żydzi żyli w Rakowie już od końca XVI wieku. Nieco później założyli cmentarz, wybudowali szkołę, szpital, łaźnie i oczywiście świątynię. Rakowską synagogę zbudowano z drewna w 1606 roku i zachowała się do II wojny światowej, kiedy to została spalona z grupą wyznawców judaizmu w środku. Wtedy też nastąpiła zagłada rakowskiej ludności żydowskiej i zdewastowano lub zniszczono inne miejsca należące do tutejszej społeczności. A jaki jest Raków dziś? Jednym z głównych powodów, dla którego postanowiłem zrobić odcinek o tym miejscu, było to niesamowite poczucie przeniesienia się w czasie, które towarzyszyło mi podczas mojej pierwszej wizyty. Paradoksalnie ta już od 150 lat wieś ma niesamowity małomiasteczkowy charakter. Do dziś zachowało się wiele budynków z początku historii tego miejsca, jak chociażby ten dom wójta, zwany również domem ariańskim. Naprawdę, spacerując po ulicach Rakowa, aż ciężko jest sobie wyobrazić, jak fascynującą ma historię. Mam nadzieję, że też będziecie mieli okazję poznać ją nieco bliżej. Tymczasem widzimy się w innym miejscu.